Wydaje mi się, że trzeba mieć do siebie pewien dystans, tak sądzę. To jest podstawą w ogóle wszelkiego działania. I chyba trochę pokory wobec wiedzy i umiejętności, doświadczeń innych ludzi. Bo tak naprawdę wszystko da się przedstawić w różnym świetle. Mój szef, przełożony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, gdzie pracuję, zwykł mawiać tak, że zawsze jak ktoś mówi, to już się ze sobą nie zgadza. I ja tutaj myślę, że takie podejście jest dobre, że zawsze można znaleźć kontrargumenty, jakieś takie. Mi narzędzia wpływu społecznego raczej kojarzą się właśnie z oddziaływaniem na ludzi takim pozytywnym. Jeżeli chcemy dobrze dla innych, chcemy też dobrze, rzecz jasna, dla siebie, to te narzędzia wtedy są narzędziami zdecydowanie motywującymi do działania. Są narzędziami, które pomagają przewodzić, tak, kierować zespołem. Więc raczej w tym kontekście bym to ujmował. Ja chyba nawet w mojej poprzedniej książce, Kiedy kropla drąży skałę, pisałem o tym, że te narzędzia są dla mnie jak swoista siekiera. No można narąbać sobie nią drew na opał i dzięki tej siekierze przeżyć zimę. No ale równie dobrze tym samym narzędziem można zrobić komuś krzywdę, tak? Można kogoś zranić albo zabić nawet. I to w tym momencie już jest postrzegane negatywnie. To już jest corpus delicti, dowód rzeczowy w sprawie, narzędzie zbrodni, coś zdecydowanie negatywnie postrzeganego. Tak samo i z tymi narzędziami. Też myślę, że można zrobić dużo, dużo dobrego, ale znam też rzecz jasna przypadki takie, gdzie no, ludzie wykorzystywali to, no, mając jakieś takie niecne plany swoje, jakieś takie nieczyste pobudki. Ja raczej jestem zdecydowanie za tym, że te narzędzia powinny nas wspierać w dobrym działaniu. No i tak się staram to prezentować, tak? To jest jakby moim zamysłem, także pokazywać, w jaki sposób możemy ludzi do działania motywować, zdecydowanie być skuteczniejszymi w swoim działaniu. To gdzieś tak wynika z jakichś takich moich chyba refleksji dotyczących Konfucjusza, że bat ukręcony z negatywnych emocji zbyt długo nie postrzela, w związku z tym uważam, że to, że ludzie poznają techniki perswazyjne, to bardzo dobrze, bo uczą się motywować. Ludzie, którzy mają niecne zamiary, plany, raczej zbyt długo tymi technikami bawić się nie będą. Generalnie rzecz biorąc, ja w ogóle tam, gdzie piszę o wpływie społecznym, to staram się właśnie tego określenia używać, ponieważ NLP, no, ja traktuję raczej jako pewnego rodzaju ruch społeczny. Pewną organizację, no już nawet bym tak to nazwał, o takim światowym zasięgu, która myślę, że u podstaw ma bardzo takie szlachetne pobudki. Jednak na skutek tego, że do tych narzędzi też często, powiedziałbym, dostają się osoby, w zasadzie powiedziałbym, niepowołane, które nie powinny się tym zajmować, no to one dużo niestety psują krwi i szkodzą. I później wychodzi na to, że ten skrót, nawet NLP, postrzegany bywa dosyć pejoratywnie, raczej nie w dobrym świetle. Więc ja raczej mówiłbym tutaj o technikach wpływu społecznego i bardziej koncentrowałbym swoją uwagę wokół, rzekłbym, klasyków już dzisiaj psychologii biznesu. Mam tu na myśli Roberta Cialdiniego czy Zimbardo i wielu również innych znanych autorów. A propos treningu, to kojarzę takie moje przeżycia gdzieś tam jeszcze powiedzmy 30 kilo temu, kiedy trenowałem sporty walki. Wchodząc zawsze na salę, składaliśmy ukłon, rej w tym dojo, ale niestety nie było żadnych tam mistrzów, tylko był taki obrazek Bolka i Lolka. I chmurka nad nimi mówiła tak, że trenuj i ćwicz wytrwale, a będziesz zdobywał medale. Myślę, że w ogóle to hasło jest takie kluczowe w moim życiu. Zresztą chyba każda narodowość ma swoje takie określenia. Niemcy mówią Übung macht den Meister, tak? My mówimy trening czyni mistrza. W zasadzie w każdym języku można byłoby wskazać na to, że trening jest czymś naprawdę ważnym. I porównałbym to, myślę, do narzędzi marketingowych.
Znam świetnie ludzi, którzy są absolutnie rewelacyjni, jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi marketingowych w życiu, a nigdy w życiu tak naprawdę nie spotkali się z tym w takiej formie twardszej, powiedziałbym, czy to książkowej, czy jakichś studiów nie kończyli, po prostu czują to. Gdzieś, rzekłbym, może tak na wyrost, wypili to z mlekiem matki, podglądając innych poprzez zdobywanie doświadczeń, nauczyli się tego. Także sądzę, że są osoby, które faktycznie czują to intuicyjnie, czy też obserwując innych, uczą się tego, ale rzecz jasna, dzięki różnego rodzaju treningom, dzięki szkoleniom, dzięki książkom, jakie mamy przyjemność tutaj Państwu prezentować, również tego można się nauczyć. Pokazujemy pewnego rodzaju wachlarz rozmaitych możliwości, no a tak naprawdę to już od czytelnika, od słuchacza naszych szkoleń zależy to, z których narzędzi będzie chciał skorzystać, za które sznurki będzie chciał pociągnąć. Myślę, że tak, że to siłą rzeczy gdzieś tam działa. Na pewno w biznesie mi się to bardzo przydaje. No raz, że z tego zakresu prowadzę szkolenia. Sam również, rzekłbym, sprzedaję szkolenia naszej firmy. W związku z tym, no, bez wątpienia te narzędzia przydają się w relacjach biznesowych. Ale także myślę, że i w życiu takim codziennym, no chociażby w wychowaniu dzieci, będąc ojcem pięciolatka i dwuletniej dziewczynki, no sam zauważam, że oni już nawet często, podejrzewam, intuicyjnie, wszakże nie czytają książek i jeszcze nawet nie potrafią czytać, wykorzystują tego rodzaju narzędzia, więc dobrze jest znać pewne techniki, umieć się przed tym obronić. No chociażby taka dosyć zabawna sytuacja, jaka wydarzyła mi się dwa dni teraz przed nagraniem. Będąc synem moim w jednym z supermarketów, syn w prosty sposób zadał mi pytanie: tato, czy chcesz mi kupić tą koparkę czy ładowarkę? No i tutaj trzeba umieć się przed tego typu sytuacjami obronić. Także na pewno w biznesie, jak i w komunikacji takiej codziennej, prywatnie powiedziałbym, to te narzędzia zdecydowanie się przydają. Kompendium Technik Perswazyjnych to książka napisana przez, no, w głównej mierze moich studentów. Tak się składa, że od kilku lat prowadzę na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu koło naukowe zarządzania wiedzą Logos i no, niesieni tą falą zainteresowań właśnie nauką perswazji, moi studenci tutaj pod moim okiem przygotowali tą pozycję. Także myślę, że jest tutaj sporo mojego serca włożonego w tą książkę, a napisane ich zgrabnym językiem, wiele informacji jest przez nich dodane, bardzo ciekawych, więc myślę, że to jest taka wypadkowa, no ale rzecz jasna, tutaj główny hołd należy się autorom poszczególnych rozdziałów, za co jeszcze raz serdecznie im dziękuję za tą miłą współpracę. Mam nadzieję, że praca przy kolejnych książkach będzie równie owocna i udana, także dziękuję Wam raz jeszcze i zapraszam do współpracy dalszej. Nazywam się Aleksander Binsztok i zapraszam serdecznie do zabawy z naszą najnowszą książką Kompendium Technik Perswazyjnych. Dziękuję raz jeszcze.